Nasz kraj jest już jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie. W innych krajach rośnie przestępczość. Polska musi pozostać bezpieczna. To przestępcy mają się bać, a nie uczciwi ludzie. Od października wprowadzamy surowsze kary za najcięższe przestępstwa, zabójstwa, gwałty, pedofilię, krzywdzenie dzieci. Polska to nasz wspólny dom. Jest nas 38 milionów. To 38 milionów powodów, by dbać o bezpieczeństwo.